Kolejny projekt uchwały w trybie dwóch czytań, wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 75 usytuowanego budynku w osiedlu Centrum A10 w Krakowie na rzecz najemcy pana Leszka Greli z zastosowaniem 75% bonifikaty. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1497, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, tym razem mamy projekt uchwały w trybie indywidualnej z uwagi na zapisy uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, która przewiduje, że w sytuacji, kiedy ktoś coś posiada albo posiadał, nie możemy zastosować 90% bonifikaty. Tutaj mieliśmy taką sytuację, że pani osoba, która jest jedną z osób, która chce wykupić ten lokal, uzyskała 1/4 część w drodze postępowania spadkowego udział w lokalu mieszkalnym. Odziedziczyła. W związku z tym na Komisji Mienia szczegółowo została przeanalizowana możliwość zastosowania innej bonifikaty i stosowna uchwała w tym zakresie przyznająca 75% bonifikatę została podjęta na Komisji, tak jak powiedziałam, Mienia i Komisji tym razem Budżetowej, ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa te dwie komisje opiniują taki projekt. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Przypomnę, że Komisja Mienia jednogłośnie podjęła uchwałę pozytywną w tej sprawie. Czy są stanowiska innych komisji? Bardzo proszę. Nie widzę stanowiska klubu radnych. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada 2013 godzina 15 i ostateczne zgłoszenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.